Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj przeczytam fragment książki Czy nauka pogrzebała Boga? Johna Lennoxa. Zapraszam. Czy ta książka jest ostatecznie godna polecenia, czy nie? Tego jeszcze powiedzieć nie mogę. Nie doczytałem jej jeszcze do końca, natomiast to, co przeczytałem, jak najbardziej skłania mnie do tego, żeby przypuszczać, że będzie to w całości bardzo dobra książka. Chciałem przeczytać pewien fragment tej książki, który moim zdaniem zasługuje na to, żeby go osobno przytoczyć. Ten fragment nazywa się Wszechświat dostrojony. Rewolucję w myśleniu naukowym zainicjował Mikołaj Kopernik, umieszczając Słońce zamiast Ziemi w centrum znanego mu Wszechświata. Zainicjował tym samym proces degradacji jej znaczenia, w wyniku którego przyjmuje się dzisiaj powszechnie, że Ziemia to niewyróżniająca się niczym szczególnym planeta, okrążająca niewyróżniające się niczym szczególnym Słońce, umieszczone w ramionach niewyróżniającej się niczym szczególnym galaktyki, będącej częścią, to ostatnie doradzą już tylko badacze przyjmujący istnienie wieloświata, niczym niewyróżniającego się Wszechświata. To sprowadzenie Ziemi do jej obecnego statusu nazywane jest czasami zasadą kopernikańską. Trzeba jednak zaznaczyć, że kilka kierunków badań i myśli kwestionuje w zdecydowany sposób tę zasadę. Albowiem z wyników badań współczesnej fizyki i kosmologii wyłania się stopniowo znaczący obraz Wszechświata, którego oddziaływania podstawowe są w zdumiewający, złożony i subtelny sposób zrównoważone lub, jak się często mówi, dostrojone, po to, by taki wszechświat był zdolny podtrzymać życie. Ostatnie badania pokazują, iż wiele podstawowych stałych w przyrodzie, począwszy od poziomu energii w atomie węgla do tempa rozszerzania się wszechświata, posiada dokładnie takie wartości, jakie są niezbędne do istnienia życia. Wystarczy zmienić odrobinę którąkolwiek z nich, a wszechświat stanie się wrogi dla życia i nie będzie w stanie go podtrzymywać. Wszystkie te stałe są precyzyjnie dostrojone i wielu naukowców, i nie tylko, sądzi, że to dostrojenie wymaga wyjaśnienia. Rzecz jasna, z oczywistych względów możemy odnieść się jedynie do aktualnego stanu badań, świadomi tego, że jak zawsze, między naukowcami toczą się spory co do zasadności niektórych założeń leżących u podstaw obliczeń ilustrujących to dostrojenie. I że niektóre z tych poglądów równie dobrze mogą ulec zmianie. Naukowcy nigdy nie twierdzą, że przedstawiają ostateczną prawdę. Niemniej to dostrojenie jest na tyle wyraźnym i mocnym aspektem Wszechświata, że zasługuje na to, by mu się uważnie przyjrzeć. Przyjrzymy się zatem kilku przykładom. Aby na Ziemi mogło zaistnieć życie, potrzebna jest ogromna ilość węgla. Węgiel powstaje w wyniku złączenia trzech jąder helu lub złączenia jądra helu i berylu. Wybitny matematyk i astronom Fred Hoyle obliczył, że aby do tego mogło dojść, poziomy energetyczne tych pierwiastków muszą być ze sobą zestrojone. Zjawisko to określa się mianem rezonansu. Gdybyśmy mieli do czynienia z odchyleniem od tego zestrojenia o wartość większą niż 1%, Wszechświat nie byłby w stanie podtrzymać życia. Hoyle wyznał później, że nic tak nie wstrząsnęło jego ateizmem, jak to właśnie odkrycie. Taki stopień dostrojenia wystarczył, by przekonać go, że wygląda na to, jakby jakiś superintelekt grzebał w fizyce, a także w chemii i w biologii. I że w przyrodzie nie ma wartych wzmianki ślepych sił. Biorąc jednak pod uwagę tolerancję na odchylenia, powyższy przykład blednie i traci całkowicie na znaczeniu w porównaniu z dostrojeniem innych parametrów obserwowanych w przyrodzie. Fizyk teoretyczny Paul Davis informuje nas, że gdyby stosunek oddziaływania silnego występującego w jądrze atomu do oddziaływania elektromagnetycznego różnił się o wartość ułamka 1/10 do 16, nie mogłoby dojść do powstania gwiazd. Podobnie stosunek wartości stałej oddziaływania elektromagnetycznego do wartości stałej oddziaływania grawitacyjnego musi być bardzo precyzyjnie dostrojony. Wystarczy, że zwiększymy go o wartość ułamka 1/10 do 40, a będą istnieć tylko małe gwiazdy. Jeśli zmniejszymy go o tę samą wartość, przetrwają tylko duże. Tymczasem we Wszechświecie potrzebne są i duże, i małe gwiazdy. W gorących termojądrowych piecach, którymi są wnętrza dużych gwiazd, powstają pierwiastki potrzebne do życia. Natomiast małe gwiazdy spalają się na tyle długo,
że są w stanie podtrzymać planetę, na której istnieje życie. Posługując się porównaniem Davisa, możemy powiedzieć, że mówimy tu o dokładności potrzebnej strzelcowi wyborowemu, by trafić w monetę znajdującą się na drugim końcu obserwowalnego wszechświata, czyli w odległości 20 miliardów lat świetlnych. Jeśli trudno nam to sobie wyobrazić, może nam pomóc inne porównanie, które proponuje astrofizyk Hugh Ross. Wyobraźmy sobie, że cały kontynent północnoamerykański pokryliśmy 10-centowymi monetami ustawionymi w kolumnach sięgających aż do Księżyca, czyli wysokich na 380 tysięcy kilometrów. Potem zróbmy to samo z miliardem kolejnych kontynentów tej samej wielkości. Potem weźmy jedną monetę, pomalujmy ją na czerwono i umieśćmy w którejś z kolumn. Następnie poprośmy jakąś osobę, by z zawiązanymi oczyma odnalazła tę jedną monetę. Prawdopodobieństwo, że uda jej się to za pierwszym razem, wynosi właśnie 1 do 10 podniesionych do 40 potęgi. Wszystko to są wartości wykraczające poza poziom precyzji osiągalny w instrumentach naukowych zaprojektowanych przez ludzi, ale okazuje się, że wszechświat ma dla nas w zanadrzu jeszcze inne, bardziej zdumiewające niespodzianki. Niektórzy badacze twierdzą, że zmiana stosunku siły rozszerzania się i kontrakcji wszechświata o wartość ułamka 1 do 10 podniesionych do potęgi 55 w czasie Plancka, to znaczy w czasie 10 do minus 43 sekundy od początku wszechświata, doprowadziłaby albo do jego zbyt szybkiej ekspansji bez możliwości utworzenia galaktyk, albo do zbyt powolnej ekspansji, w wyniku czego bardzo szybko doszłoby do kolapsu grawitacyjnego. Jednak nawet ten przykład dostrojenia przyćmiewa inna informacja, od której jeszcze bardziej kręci się w głowie. Nasz wszechświat cechuje się wzrostem entropii, to znaczy stanu nieuporządkowania, i tę jego właściwość wyraża drugie prawo termodynamiki. Wybitny matematyk Sir Roger Penrose tak pisze. Spróbujmy wyobrazić sobie przestrzeń fazową całego wszechświata. Każdy punkt tej przestrzeni reprezentuje inny możliwy stan początkowy wszechświata. Wyobraźmy sobie stwórcę wyposażonego w szpilkę, którą ma wbić pewien punkt przestrzeni fazowej. Każde położenie szpilki odpowiada stworzeniu innego wszechświata. Dokładność, z jaką stwórca musi wbić szpilkę, jest związana z entropią wszechświata, jaki zamierza stworzyć. Powinno być stosunkowo łatwo stworzyć wszechświat o dużej entropii, ponieważ odpowiada mu duża objętość przestrzeni fazowej, w którą nie trudno trafić szpilką. Natomiast aby stworzyć wszechświat o małej entropii, w którym obowiązywałaby druga zasada termodynamiki, stwórca musiałby trafić w szpilką w znacznie mniejszą kropkę w przestrzeni fazowej. Jak mała musiałaby być ta komórka, aby stworzony wszechświat miał własności podobne do tego, w którym faktycznie żyjemy. Jego obliczenia prowadzą go do niebywałego wniosku, iż błąd stwórcy musiałby być mniejszy niż 1 na 10 do 10 podniesiony do potęgi 123. Jest to liczba niewyobrażalnie wielka. W normalnej notacji dziesiątkowej nie można jej nawet zapisać. Miałaby bowiem postać jedynki z 10 do 123 zerami. Nawet gdybyśmy napisali 0 na każdym protonie i neutronie we wszechświecie, ba nawet na wszystkich innych cząstkach, i tak zapisalibyśmy tylko drobną część wszystkich zer. Gdy mamy przed sobą nie jeden, a szereg takich spektakularnych przykładów dostrojenia wszechświata, nie będą dla nas niespodzianką słowa Paula Davisa, iż wrażenie, że mamy do czynienia z zaprojektowanym wszechświatem, jest przytłaczające. Aż do tej pory zajmowaliśmy się dostrojeniem w skali całego kosmosu. Kiedy jednak zastanowimy się nad konkretnymi warunkami, które musi spełniać nasz Układ Słoneczny i Ziemia, przekonujemy się, że także szereg innych parametrów musi posiadać takie, a nie inne właściwości, by mogło zaistnieć życie. Niektóre z nich są dla nas oczywiste. Dystans dzielący Ziemię od Słońca nie może być ani zbyt mały, ani zbyt wielki. W pierwszym wypadku cała woda wyparowałaby, w drugim temperatura na naszej planecie byłaby zbyt niska dla życia. Podobnie jest siłą grawitacji na powierzchni Ziemi oraz jej temperaturą. Gdyby wartości tych parametrów różniły się tylko o kilka procent, istnienie podtrzymującej życie atmosfery, odznaczającej się właściwym składem gazów umożliwiających istnienie życia, byłoby wykluczone. Nasza planeta musi także obracać się dookoła własnej osi z odpowiednią prędkością. Jeśli będzie to robić zbyt wolno, następstwem będą zbyt wielkie różnice temperatur między dniem a nocą. Jeśli zbyt szybko, prędkość wiatrów byłaby katastrofalna dla życia. Przykłady można by mnożyć. Astrofizyk Hugh Ross
przedstawia listę parametrów, których dostrojenie jest konieczne, by mogło zaistnieć życie, i szacuje z grubsza i ostrożnie prawdopodobieństwo istnienia takiej planety we wszechświecie na 1 do 10 do potęgi 30. Nową intrygującą perspektywę dotyczącą tego zagadnienia przedstawili Guillermo González i Jay Richards, autorzy książki The Privileged Planet – Uprzywilejowana planeta. Twierdzą w niej, że ze wszystkich możliwych miejsc we Wszechświecie jedynie Ziemia posiada warunki nie tylko pozwalające na to, by mogło na niej zagościć życie, lecz także wyjątkowo sprzyjające prowadzeniu zdumiewająco różnorodnych pomiarów, od kosmologii i astronomii galaktycznej po astrofizykę, gwiazd i geofizykę. Jeśli tylko zaczniemy o tym myśleć, dostrzeżemy mnóstwo przykładów potwierdzających ich tezę, w tym niektóre bardzo oczywiste. Równie dobrze moglibyśmy się znaleźć w takiej części Wszechświata, w której nie bylibyśmy w stanie zajrzeć w głębię kosmosu z powodu zbyt silnego światła naszej gwiazdy lub za sprawą nie dość przezroczystej atmosfery. Inne są mniej oczywiste. Weźmy chociażby to, że Słońce i Księżyc widziane z Ziemi są do siebie bardzo zbliżone wielkością, co umożliwia wystąpienie całkowitego zaćmienia Słońca. Mamy z nim do czynienia wówczas, gdy tarcza Księżyca zakryje całkowicie Słońce, umożliwiając obserwację korony słonecznej, którą dzięki temu możemy badać. W rezultacie wiemy o Słońcu nie tylko znacznie więcej niż moglibyśmy się dowiedzieć przy innych wielkościach naszej gwiazdy i Księżyca, lecz także byliśmy w stanie uzyskać wstępne potwierdzenie zjawiska ugięcia światła w polu grawitacyjnym przewidziane w ogólnej teorii względności Einsteina. Wniosek, do którego dochodzą, brzmi następująco. Gdy wpatrujemy się w niebo rozciągające się ponad i poza naszą niewielką oazą, nie wpatrujemy się w pozbawioną znaczenia otchłań, lecz oglądamy to, co dzieje się na cudownej arenie współmiernej w stosunku do naszych możliwości jako odkrywców. Całkiem być może, że wpatrując się w niebo, nie dostrzegamy kosmicznego sygnału daleko bardziej znaczącego niż zwykła sekwencja liczb sygnału objawiającego nam Wszechświat, tak doskonale ukształtowany po to, by pojawiło się w nim życie i odkrycie, że wydaje się szeptać do nas o pozaziemskiej inteligencji przerastającej ponad wszelką miarę swym ogromem, wiekiem i wspaniałością wszystko, co gotowi jesteśmy sobie wyobrazić lub czego oczekiwać. Arno Penzias, który wykorzystywał to fortunne położenie platformy badawczej, którą jest Ziemia, by dokonać wspaniałego odkrycia echa początku, czyli mikrofalowego promieniowania tła dobiegającego do nas z kosmosu, tak podsumowuje to szczególne położenie naszej planety. Astronomia prowadzi do jedynego w swoim rodzaju zdarzenia, do wszechświata stworzonego z nicości, odznaczającego się bardzo delikatną równowagą niezbędną do tego, by stworzyć dokładnie takie, a nie inne warunki niezbędne do pojawienia się i podtrzymania życia, wszechświata, za którym kryje się, można by powiedzieć, nadprzyrodzony plan. Zwróćmy uwagę, że przedstawione wyżej argumenty nie mają nic wspólnego z Bogiem luk. To postępy w nauce, a nie niewiedza naukowców, unaoczniły nam dostrojenie wszechświata, a zatem nie mamy tu do czynienia z lukami w wiedzy. Pytania, które powinniśmy postawić, brzmią raczej, jak interpretować naukę, na co ona wskazuje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.